Siemanko, witam wszystkich serdecznie, szczególnie okularników. Kiedy patrzę na drogę, kiedy jadę na motorze, też ty jadę samochodem, to myślę, pomóż Boże, czasem myślę, jak to mogę, ale mam jedną prośbę. Witam w motovlogu o okularnikach, czyli pogadam o tym, jak to jest. Jak to się łączy? Jazda motocyklem, jazda w okularach. Mnóstwo ludzi pisało do mnie, czy się okulary nie przeszkadzają, czy nie parują, czy jest wygodnie. No jest mnóstwo kwestii z tym związanych. Od początku zacznę, jak to u mnie wyglądało, bo od zawsze nie noszę okularów na nosie. Najpierw jeździłem, dwa sezony przejeździłem bez okularów na motocyklu. W międzyczasie zacząłem pracować i no praca tego ode mnie wymagała, że no po prostu męczyłem się w pracy, bo mam trochę wadę wzroku. Męczyłem się w pracy i postanowiłem sobie kupić okulary, żeby po prostu się nie męczyć wzrok. I po prostu zadbać o zdrowie, no w końcu zmądrzałem, bo wiecie jak to jest, kurczę, jest się młodym, się ma to dupie, że tak powiem, ale przychodzi taki czas, kiedy przychodzi rozum do głowy i każdy zaczyna zwracać uwagę na te rzeczy, które olewał wcześniej. Także po roku pracy kupiłem sobie okulary. I jak wyglądał zakup okularów? Jako że jestem uzależniony od motocykli i motocyklem jeżdżę codziennie, także kupowałem okulary pod kątem motocykla, pod kątem kasku. Po prostu pojechałem przymierzać okulary, oprawki, już na początku się przymierza oprawki. Przymierzałem oprawki, zakładałem po prostu kask w tym sklepie i przez kask wkładałem po kolei okularki i patrzyłem na to, żeby te oprawy nie były zbyt grube, żeby nie były takie gumowate. One po prostu najlepiej są, jak są cienkie i są takie jak najmniejsze te oprawki, bo żeby po prostu nam się ile krówek. Widzicie, brązowe. W kierunku Wałbrzycha brązowe. Oj, byczur! Jaki byczur. Dobra, wracam do tematu. Tak dobierałem oprawki, żeby po prostu z łatwością wkładało mi się te okulary przez szybkę do kasku. No i to jest najlepsza opcja. Jeżeli, no właśnie, martwicie się, że będzie wam niewygodnie, że no nie wiem, ciężko wam będzie włożyć te okulary do kasku, no to tak jak mówię, zabrać kask do optyka i przymierzać oprawki wkładając do kasku. Są takie kaski, które są specjalne, są takie kaski dla okularników, które mają specjalnie wyprofilowaną wyściółkę w środku i jest nam łatwo wkładać te okulary. Dokładnie nie wiem, jakie to są modele tych kasków, ale dla chcącego nic trudnego na pewno je znajdziecie w internecie, na pewno znajdziecie te modele. Po prostu no znajdziecie. Także to jest taka kwestia. Jeszcze, no tu już mówię o okularach, ale zanim jeszcze tam poruszę dokładnie ten temat okularów, to powiem tak. Jako że jeździłem najpierw bez okularów dwa sezony i wskoczyłem w okulary, już samo chodzenie w okularach, takie życie codzienne jest po prostu, no wszystko wygląda inaczej przez te nowe szkła, bo jest obraz wyraźniejszy, przybliżony, także trzeba się do tego przyzwyczajać. I tak samo trzeba się przyzwyczaić do okularów, wsiadając na motocykl. Jeżeli wcześniej jeździliście bez okularów, bo jeżeli wcześniej chodziliście bez okularów, to tak samo trzeba się przyzwyczaić na motocykl.
Także dla mnie to był szok, pierwszy wyjazd w nowych okularach. No, praktycznie jeździłem, ucząc się, praktycznie uczyłem się od nowa jeździć na motocyklu, tak? Tak to odczuwałem. Jest oczywiście filmik, zrobiłem nawet filmik z tej okazji. Po prostu dla zainteresowanych okularników, no. Także nie jest tak, że nosisz okulary i już nie pojeździsz, bo jest kask. Po prostu, no, jest wiadomo, trochę niewygodniej, bo okulary trzeba wkładać, trzeba, nie można zapominać o tym, że trzeba je najpierw wyciągnąć z kasku i dopiero ściągać kask, bo tak to jest wszystkie, bo tak to je pokrzywicie je. Kwestia parowania. Moje okulary, moje szkła. Kurde, co to za robal? Moje szkła są są specjalne, niby jakieś tam. Mają tego antifoga, że niby nie parują. No, że tak powiem, gówno, prawda? Bo to wszystko i tak paruje. Znaczy, okulary nie parują mi tak jak chrzypka w kasku. Tu też był antifog od nowości, no ale to schodzi ta warstwa po jakimś czasie. Okulary mi tak bardzo nie parują jak szybka, ale zdarzy się, że na przykład kiedy zaczną parować, jeżeli jeżdżę naprawdę jest chłodno, stanę na światłach i nie otworzę na przykład szybki, albo za mało otworzę szybki, uchylę, no to zaczną parować. No oczywiście, wiadomo, ruszę dalej w jazdę, no to odparowuję to. Także nie jest to, że nie ma dużo utrudnień, jak dla mnie. Ja jestem już naprawdę przyzwyczajony, od kiedy jeżdżę już w tych okularach. Od maja zeszłego roku, maj, czerwiec, lipiec, maj, czerwiec, czyli 13 miesięcy jeżdżę w okularach. Dla mnie to nic, nie wiem, to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego. Oła, nadzwyczajnego. Tylko kwestia dobrać te okulary tak, żeby po prostu je się wygodnie wkładało do środka i wyciągało. One też, jak macie bardzo ciasny kask, to też tutaj może być problem. Znaczy, jak nie macie tej wyściółki zrobione specjalne na oprawki w okularach, to będziecie musieli się... Ta wyściółka się ubije po pewnym czasie. Po pewnym czasie od założenia tych okularów do kasku pierwszy raz, ona się ubije i praktycznie już będziecie mieli ją tak, powiedzmy, po... Zależy, jak często jeździcie, nie? No ale jak często jeździcie, to powiedzmy po miesiącu już zaczyna kropić, kurde. Po miesiącu już te okulary będzie się z łatwością wkładać i wyjmować. Zaczyna kropić albo mi się zdaje? Tak, chyba kropi. Także powoli będę kończyć tego motovloga. Ale tak jak mówię, okulary to nie jest nic. Nic, co może wam przeszkodzić w tym, żeby jeździć na motocyklu. I noście te okulary, bo jak macie nic nie widzieć, czy źle widzieć podczas jazdy, to jest dla waszego bezpieczeństwa, to jest dla waszego dobra. Noście to. Ja niedługo będę zmieniać na mocniejsze szkła okularki. No bo to jeszcze nie są szkła na moją wadę wzroku. No ale trzeba dbać o oczy, szczególnie na motocyklu, kiedy się bardzo wysuszają rogówki od tego wiatru.
wiatr, kurz, wszystko, wszystko. W samochodzie jesteśmy schowani, a tutaj otworzymy szybkę i wszystko, wszystko bierzemy na nasze oczy, także no męczą się, dostają kurczę trochę od tej jazdy, no ale trzeba dbać. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o okulary dla okularników motocyklistów. Pozdrawiam wszystkich okularników i na razie trzymajcie się, cześć.